Warto zarezerwować sobie nieco czasu, by spędzić z Milusińskimi zbliżający się Dzień Dziecka. W najbliższą środę przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury na dzieci będą czekały niecodzienne atrakcje. Od 16 do 19 będzie można doskonale się zabawić i nieco nauczyć. W ofercie strefa nauki, zabawy, teatru i pacynki, strefa sztuki, starych planszówek, stoisko plastyczne, strefa wyobraźni, ale także miejsce, w którym możliwe będzie rozłożenie kocyka i poczytanie maluchowi lub coś dla starszych milusińskich. Strefa survivalu. Ośrodek Kultury zaproponuje również liczne konkursy z nagrodami. Atrakcją będą również artystyczne popisy najmłodszego pokolenia mieszkańców. Swoje umiejętności zaprezentują 3 studia tańca, studio piosenki Świetlik i zespół Fleksik. Na podwórku przed Sokiem pojawią się również goście specjalni, policjanci, strażacy i strażnicy miejsc.